Wolne głosy za granicą, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Czy Marine Le Pen przestała być prawicowa? O tym powiemy w programie. Witam naszego gościa, a jest nim pan Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan redaktor, witam państwa. Wczoraj odbył się Kongres Zjednoczenia Narodowego. Na nim Marine Le Pen oficjalnie zapowiedziała, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ponadto ponownie została wybrana na przewodniczącą tej partii. Marine Le Pen nie ma dobrej prasy w głównych mediach. Mówi się, że jest skrajnie prawicowa. Ale jaka właściwie jest? Jaki ma pomysł na Francję Marine Le Pen? Zdaje się, że Marine Le Pen, jak również frontyści, mają coraz większy problem nie tylko ze swoim przekazem, ale również ze swoją tożsamością polityczną. Przypominam, iż w lutym 2018 roku partia Marine Le Pen zmieniła nazwę i odtąd już nie jest Frontem Narodowym, ale właśnie Zjednoczeniem Narodowym. Z tą zmianą nazwy miała również zostać przeprowadzona zmiana przekazu politycznego i zdaje się, że do tego faktycznie dochodzi. Jednakże wiele komentatorów i ekspertów, również politologów, zauważa, że odchodząc niejako od przekazu Frontu Narodowego, czyli od swoich korzeni, partia Marine Le Pen odchodzi de facto od swojego głównego elektoratu. Jednocześnie nie pozyskuje tego elektoratu po bardziej umiarkowanej stronie prawicy, gdzie znajduje się partia Republikanie. Pamiętajmy również, że nie tylko partia frontystów, czy też byłych frontystów znajduje się po prawej stronie francuskiej sceny politycznej. Również być może mniejsza, ale jednak w pewnych regionach istotna, odgrywająca dużą rolę partia Debout la France, Nicolasa Dupont-Aignan. On również de facto walczy o tych samych wyborców, co frontyści. On również zapowiada swój start w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Wreszcie inicjatywy obywatelskie, które powstają niejako na gruzach Frontu Narodowego, czy też są one tworzone przez byłych liderów tejże partii. Taką inicjatywę stworzył na przykład Florian Philippot. Tak więc tutaj tych bytów politycznych po prawej stronie jest we Francji coraz więcej i te wszystkie ugrupowania, które być może faktycznie są małymi ugrupowaniami, mówi się wręcz o nich jako o ugrupowaniach kanapowych, ale jednak odbierają partii Marine Le Pen nie tylko wyborców, ale również swego rodzaju legitymację po tejże stronie sceny politycznej. Warto również dodać słów kilka o publicyście, dziennikarzu, który być może weźmie udział w tych wyborach. Éric Zemmour to dziennikarz, publicysta, obecnie współpracuje z francuską telewizją CNews. Zapowiada, że rozważa bardzo poważnie wzięcie udziału w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Pytanie, czy tak się stanie? Wszystko na to wskazuje, ponieważ Éric Zemmour zbiera swoich zwolenników, mobilizuje ich i jeśli miałby wystartować, to z pewnością będzie pozyskiwał tych samych wyborców, o których walczy Marine Le Pen. Tak więc warto również spojrzeć na pewien szklany sufit, którego partia Marine Le Pen nie przekracza. Wybory samorządowe z roku 2015 to był ten czas, gdzie frontyści osiągnęli, no można powiedzieć, apogeum swojego sukcesu politycznego. Wówczas walczyli oni o władzę w czterech francuskich regionach. Pamiętajmy jednak, że tym razem stało się inaczej, ponieważ partia Marine Le Pen de facto realnie walczyła o władzę tylko w jednym regionie, a i tutaj wszystkie sondaże wskazywały na to, że ta walka jest z góry przegrana. Wreszcie, jeśli spojrzeć na kapitał wyborczy, to można również zauważyć, że partia Marine Le Pen pod względem ilości głosów dostała o wiele mniej głosów nawet w tych regionach, gdzie osiągała dobry wynik. Na przykład stało się w regionie Hauts-de-France. Tutaj kandydat tej partii dostał tak naprawdę 500 000 głosów mniej, niżeli jego poprzedniczka 6 lat temu, Marion Maréchal. Tak więc to ugrupowanie jest w skomplikowanej sytuacji. Być może wynika to również z faktu, iż Marine Le Pen odwołuje się do coraz różnych grup wyborczych. Czy można jednocześnie więc wspierać policję i ruch żółtych kamizelek?
Czy można jednocześnie bronić dość twardych antyimigracyjnych pozycji i jednocześnie przedstawiać się jako partia tolerancji i partia przeciwko rasizmowi? Ten przekaz zdaje się być coraz mniej czytelny, jednakże przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego ogłosiła podczas tego kongresu w Perpignan, o którym mówimy, że nie zamierza zmieniać tego kursu, który został przez partię przejęty, co można było usłyszeć w szeregach frontystów, wzbudziło pewien niepokój, ponieważ no, ten kurs, jak mówiliśmy, nie doprowadził do sukcesu tego ugrupowania w poprzednich wyborach samorządowych, a właśnie to te wybory miały być swego rodzaju polityczną trampoliną dla tego ugrupowania, trampoliną, która miała doprowadzić tą partię być może nie do prezydentury Francji, ponieważ tutaj trudno wyobrazić sobie, by frontyści na to liczyli, ale do dobrego wyniku w tych wyborach, być może wręcz do dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych. Przypominam, iż na sekwano wybory parlamentarne odbywają się zawsze 6 tygodni po wyborach prezydenckich. Tak więc tutaj wynik wyborów prezydenckich ma bezpośredni wpływ na wybory parlamentarne. Panie redaktorze, o Marine Le Pen zwykło się mówić, że jest przeciwko Unii Europejskiej, że chce nawet wyjścia Francji ze struktur unijnych, że jest bardzo antyimigrancka, że jest niechętna muzułmanom, społeczności muzułmańskiej we Francji. Mówiło się także, że jest bardzo proputinowska. Czy taka rzeczywiście jest? Czy to się zmieniło? Jeśli chodzi o kontakty Marine Le Pen z Rosją jako taką, to te kontakty zostały udowodnione. Zresztą sama Marine Le Pen się tego nie wypiera. Otóż wiadomo, iż wówczas jeszcze Front Narodowy dokonał pewnych pożyczek w bankach rosyjskich i pojawiły się pewne kłopoty natury prawnej w związku z tymi pożyczkami, jak również oskarżenia o współpracę z Kremlem. Jeśli chodzi o przekaz europejski, tutaj to kolejne pole, na którym partia Marine Le Pen ma coraz większy problem, ponieważ faktycznie, jak pan doktor wspomniał słusznie, partia ta raczej broniła takich twardych pozycji, nierzadko eurosceptycznych. Teraz to się zmienia, ponieważ wybory prezydenckie z roku 2017 pokazały, iż wiele wyborców no właśnie odstrasza nad sekwaną ten przekaz antyeuropejski, czyli na przykład wyjście ze strefy euro, czy też wyjście ze strefy Schengen. Tak więc obecnie partia Marine Le Pen zmienia ten przekaz, ale to powoduje, że ten przekaz staje się coraz mniej czytelny, a sama partia, samo ugrupowanie traci zwolenników, ponieważ z jednej strony Marine Le Pen krytykuje Unię Europejską, ale z drugiej strony już nie nawołuje do Frexitu, czy też nie apeluje o wyjście Francji ze strefy euro, a właśnie tego oczekują, czy też oczekuje częściej zwolenników. Tak więc być może jest to największy problem dzisiaj partii Marine Le Pen, albowiem jest to partia, która zbudowała swoją tożsamość na pewnych dość twardych pozycjach, deklaracjach politycznych. Marine Le Pen postanowiła odejść z jednej strony od korzeni swojego ojca i no, jej korzeni politycznych, czyli od Frontu Narodowego. Postanowiła zbudować więc ugrupowanie, które można nazwać ugrupowaniem prawicowym, czy też ugrupowaniem ultraprawicowym, raczej prawicowym zresztą. Jednakże tutaj pojawia się konkurencja. Co więcej, ta strategia powoduje, iż wyborcy frontystów po prostu odchodzą od tego ugrupowania do ugrupowań mniejszych, co prawda, ale bardziej spełniających ich oczekiwania polityczne. No właśnie, panie redaktorze, wejdę w słowo. Czy z racji tego, że Marine Le Pen skręca w kierunku centrum, powstaje jakaś taka prawicowa alternatywa dla Frontu Narodowego, dla Zjednoczenia Narodowego we Francji? Na tym etapie nie powstaje ugrupowanie, które można by było uznać jako alternatywa, która będzie w stanie zawalczyć w sposób skuteczny czy też masowy o wyborców na tej części sceny politycznej. Jak już wspomniałem, mamy we Francji partię, która ma swoją wagę w niektórych samorządach francuskich, czyli partię Powstań Francji, o Debout la France. Liderem tej partii to poseł Nicolas Dupont-Aignan. Inne partie, również mniejsze partie, jest ich kilka, również budują swoją pozycję. Wreszcie inicjatywy społeczne, czy też parapolityczne, które są budowane przez byłych liderów Frontu Narodowego. Oni odeszli no właśnie w akcie sprzeciwu, czy też w akcie przegranej walki politycznej z Marine Le Pen. Tak właśnie było w przypadku Floriana Philippot, który opuścił wówczas jeszcze Front Narodowy w październiku 2017 roku i stworzył
stworzył swoje własne ugrupowanie, które wszak nie odnosi większych politycznych sukcesów wyborczych, ale jednak zabiera część elektoratu Frontu Narodowego, który, jak już mówiłem, częściowo no właśnie odchodzi od partii Marine Le Pen ze względu na zmianę kursu politycznego. Jednakże warto również zauważyć, co dzieje się po lewej stronie Marine Le Pen. Po lewej stronie nabiera siły i rozpędu Partia Republikanie. Biorąc pod uwagę ostatnie wybory samorządowe, wszystko wskazuje na to, iż partia ta pójdzie do wyborów prezydenckich pod swoim własnym szyldem i nie dojdzie do żadnego sojuszu z frontystami. Być może przed drugą turą jakieś sojusze lokalne, nieoficjalne, to jest możliwe. Do takich sojuszów już dochodziło w przeszłości. Jednakże z pewnością, jeśli chodzi o centrale partyjne, tutaj nie możemy liczyć na żadne sojusze przedwyborcze czy też wyborcze. Tak więc czy Partia Republikanie zorganizuje prawybory, czy też nie, to wiadomo, iż tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z dwoma sferami. Z jednej strony centroprawica, którą reprezentuje Partia Republikanie, jej kandydaci, a z drugiej strony no właśnie Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe i część partii, mniejszych partii, o których mówiliśmy. Pamiętajmy również, że Marine Le Pen konkuruje w tych wyborach, w tej kampanii już co najmniej z jednym politykiem, czyli Nicolas Dupont-Aignan, liderem partii Powstań Francjo. Być może za chwilę również będzie miała konkurencję w postaci redaktora Eryka Zemura. Tego nie wiemy, to jest możliwe. Tak więc sytuacja dla Marine Le Pen jest skomplikowana, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, iż faktycznie jej kapitał polityczny nie rośnie, ale właśnie topnieje. I to powoduje, że jest ona coraz bardziej kontestowana w swojej własnej partii, w swoim własnym obozie politycznym. Tak więc pytanie, co stanie się z samą Marine Le Pen, jak również co stanie się z jej ugrupowaniem po przegranych wyborach prezydenckich. Co więcej, co stanie się z tym ugrupowaniem, jeśli, jak obecnie coraz więcej na to wskazuje, Marine Le Pen nie weźmie udziału w drugiej turze przyszłych wyborów prezydenckich. To jest coraz bardziej prawdopodobne. Wszystko wskazuje na to, że we Francji debata polityczna wraca raczej na tor lewica-prawica, tak jak miało to miejsce przed rokiem 2017 i że tak naprawdę dwa ugrupowania, które chciały zdominować scenę polityczną, czyli ugrupowanie makronistów La République en Marche, jak również ugrupowanie Marine Le Pen, Rassemblement National, nie zdominowało tej sceny politycznej. Panie redaktorze, kolejna kwestia. Mianowicie przed kilkoma dniami były premier Francji, François Fillon, został wybrany szefem Rady Dyrektorów rosyjskiego naftowego państwa koncernu Zarubieżneft. No, wydaje się, że to jest dosyć dziwna historia, przypominająca tą z Gerhardem Schröderem. Były kanclerz Niemiec, został przecież w roku 2017 szefem innego rosyjskiego koncernu Rosneft. Jak to się komentuje we Francji? O co chodzi? Panie redaktorze, dotknął pan bardzo, podkreślam, bardzo skomplikowanego tematu, który tak naprawdę rozpoczął się 5 lat temu podczas kampanii wyborczej poprzedzającej wybory prezydenckie z roku 2017. François Fillon był wówczas kandydatem, który wygrał prawybory Partii Republikanie i właściwie jeszcze przed drugą turą tych wyborów był on już oskarżany o bliskie kontakty z Rosją. I tutaj właściwie należałoby postawić pewne pytanie, czy te oskarżenia miały jakiś wpływ na późniejsze wydarzenia kampanijne, czyli czy te oskarżenia sprawiły, że powstała tak zwana Fillon-gate, czyli oskarżenia pod adresem Fillona o defraudację finansową. Fakt faktem, że poprzednia kampania wyborcza prezydencka tak naprawdę minęła pod całkowitym znakiem afer finansowych Fillona. Czy komuś zależało na tym, aby zniszczyć tego polityka? Ja pytam. Nie sugeruję, nie twierdzę. Jest to bardzo interesująca historia, która niekiedy przypomina aferę Dreyfusa. Jednakże puentem tej historii jest to, że François Fillon faktycznie dostał, zdaje się, wysokie stanowisko w strukturach, które jednoznacznie można skojarzyć z Rosją Putina. Tak więc czy w tym, co wydarzyło się, czyli w tym uzyskanym stanowisku, możemy odnaleźć odpowiedź dotyczącą tego, co wydarzyło się 5 lat temu? Czy faktycznie było tak, że ktoś postanowił, że François Fillon nie może być prezydentem? Zdaje się, że jest to bardzo interesujące pytanie. Mam nadzieję, że poznamy kiedyś na to pytanie odpowiedź.
Kolejna sprawa. Ostatnio Francja i Niemcy zaproponowały, żeby odbył się szczyt Unia Europejska-Rosja, trochę na wzór tego szczytu z Genewy Bidena z Putinem. No to coś nam mówi o francuskiej perspektywie, jeżeli chodzi o poglądy na Rosję. No, w Polsce patrzymy na Rosję w sposób taki bardzo zdecydowany. Uważamy, że prowadzi politykę neoimperialną, że jest groźna, że należy jakoś przeciwdziałać jej zakusom. Natomiast jak to jest we Francji? Bo Francja zdaje się, że jest dosyć takim prorosyjskim krajem w Unii Europejskiej. Tutaj muszę zaprzeczyć, panie redaktorze. Francja, też przynajmniej Francja pod rządami Emmanuela Macrona nie jest krajem prorosyjskim. Przypominam, że Emmanuel Macron otwarcie oskarżał Rosję Putina o to, iż doszło do ingerencji w francuskie wybory prezydenckie w roku 2017. Jednakże we Francji mamy dwie perspektywy. Z jednej strony Rosja jest faktycznie postrzegana przez francuskie struktury, służby i nie tylko, część polityków również, jako zagrożenie dla francuskiego bezpieczeństwa. Jednakże z drugiej strony istnieje we Francji silna świadomość, że sprawy globalne, w której Francja również bierze udział, to są konflikty na Bliskim Wschodzie, to jest konflikt na Ukrainie i też inne różne kwestie, nie będą uregulowane bez jakiegoś kompromisu z Rosją. I polityka francuska jest właśnie budowana na tych dwóch filarach. Z jednej strony, jak zapobiec zagrożeniu rosyjskiemu, ale z drugiej strony, jak sprawić, aby doszło na pewnych polach, gdzie to możliwe, do współpracy tak, aby załagodzić pewne konflikty i również sprawić, że dojdzie do jakiegoś kompromisu politycznego, no właśnie na tle, no na przykład ustanowienia pokoju w Syrii, czy też na przykład, jeśli chodzi o Sahel, jak wiemy, Rosja coraz bardziej angażuje się w kwestie związane z Afryką. Tak więc, jak wiemy, Emmanuel Macron próbował doprowadzić do pewnego konsensusu pomiędzy Rosją Putina a Francją. Miało miejsce takie spotkanie latem 2019 roku, jednakże nie udało się zbudować wspólnej strategii. Jak wiemy, stosunki gospodarcze francusko-rosyjskie są obecnie najgorsze od co najmniej 30 lat. Ta współpraca, o której mówię, współpraca w ramach walki z terroryzmem również na tym etapie nie znajduje jakiegoś konkretnego podłoża, gdzie mogłaby się rozwinąć. Wreszcie polityka wobec Iranu, tutaj również stanowiska francuskie i rosyjskie różnią się. Tak więc obecnie dla Francji Rosja jest zagrożeniem i tutaj zdeklarowanym zagrożeniem, ale z drugiej strony Francja rozumie, że musi z Rosją rozmawiać i chociaż te rozmowy są nadal bezskuteczne, to jednak nadal próbuje z Rosją rozmawiać. Tak wygląda obecny stan rzeczy, jeśli chodzi o stosunki francusko-rosyjskie, które są, jak już mówiłem, złe. Panie redaktorze, tutaj musimy postawić kropkę. Pan Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów nad Sekwaną, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Wolne Głosy Zagranica jutro, godzina 17:55. Miłego wieczoru.